Dzień dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavkar. Dzisiaj dla Was mam Seata Ibizę. Jest to, jak się nie mylę, piąta generacja. I kolejne auto z popularnym i najbardziej poszukiwanym silnikiem. Wczoraj było Audi 1.6 MPI, przedwczoraj Passat 1.8 Turbo, a tutaj mamy 1.4 MPI. 86 potrafiły mieć również wpisane 84 konie, 85. Silnik najprostszy z całej tej gamy, bo było też 1.2 TSI z turbiną, 1.4 TSI z turbiną, no i TFR-ki 1.8, ale to jest najbardziej poszukiwana wersja. Wóz jest z 2015 roku, więc jest to auto po liftingu. Jak widzicie, w kolorze czerwonym, mi ten kolor jak najbardziej do Ibizy pasuje. Zawsze te samochody były reklamowane jako żółte i czerwone, jakaś objawa sportowych wersji. No kiedyś Seat po prostu i teraz Cupra była taką odmianą w grupie WAG samochodów sportowych. Jak widać, auto jest trzydrzwiowe, też jest dosyć dobrze wyposażone. Macie alufelgi 15, przyciemniane fabrycznie szyby z przodu, światła z LED-em, przeciwwgielne. Coś jeszcze, coś chyba jeszcze było, ale ewentualnie dopowiem Wam wewnątrz pojazdu. A, składane lusterka, więc to też dosyć duży plus jak na auto tej klasy. Z podobnych samochodów, jakbyście chcieli jeszcze dopytać, to teraz mi się przypomniało, że mam Fiestę z 11 roku, więc można sobie wybierać. Co więcej, przebieg mamy 169 tysięcy i auto pochodzi od pierwszego, jedynego właściciela od nowości. Jest to kolejne takie auto w mojej ofercie. Są wpisy serwisowe i co najważniejsze, jeszcze ma ważny TIF do początku przyszłego roku albo do grudnia, który też Wam potwierdza jego przebieg. Technicznie bez zarzutu i wizualnie też bardzo ładnie się prezentuje. Nigdzie nie jest obdrapany, kopnięty czy nic z tych rzeczy. Fajnie też, że ma lusy, a nie zwykły kołpak, bo te Ibizy, powiem Wam, bardzo często były biednie wyposażone. Po prostu je kupowali ludzie, aby tylko dojechać do pracy, a nie mieć tam za dużo komfortu. A, no i tutaj widzę, że jeszcze mamy spryskiwacze reflektorów. Troszeczkę ten przód z tym przełamaniem przypomina mi tą wersję FR od Leona. No i naprawdę wygląda dynamicznie. Ten taki trapez na dole, trapez u góry fajnie się prezentują. Lampy też pozaostrzane. No i mnóstwo jest tutaj takich lekko wyostrzonych kształtów, jeżeli wspominamy o designie. Zwłaszcza tam, jak widzicie, ten taki tutaj trójkącik, który powstaje w połączeniu słupka C z błotnikiem, prezentuje się naprawdę nieźle. Ibizy zawsze wyglądały fajnie, zwłaszcza dużo osób młodych się na nie decydowało. Tył też przyjemny, lampy takie ostre, więc wygląda to nieźle. Trapez powtórzony z tyłu na zderzaku. To nagrajmy sobie najpierw papiery. Jak widzicie, pan Kessler Olaf, pierwszy właściciel, auto zarejestrował dealer 3 miesiące i samochód już był u właściciela. Dalej, książka serwisowa, wpisy. Tutaj, jak widać, nie ma stempli, ale pod maską była karteczka normalnie z przybitym stemplem zakładu mechanicznego. A na potwierdzenie mam jeszcze kilka starych przeglądów. To jest jego ostatni ważny, przy 152, zrobiony w 22, jak tu widzicie, w grudniu. I tu macie chyba jego ważność, tak, december 24. Tu macie przedostatni, który był zrobiony przy 92 w 2000 roku 20. No i tu chyba jeszcze jakiś starszy, a tu już mniej ważny, ale jak widać, przebieg w wozie jest potwierdzony. Teraz opiszemy sobie wnętrze, tylko to schowam. Dobra, no to wnętrze. We wnętrzu wydaje mi się jest bardziej dopasiony, zaczynając nawet tutaj od fotochromatycznego lusterka wstecznego. Te fajniejsze tapicerki, bo tutaj wypadały też takie niektóre gorsze. Jak widać, sufity się nie odklejałem z tyłu, macie isofixy. Ogólnie autko przyjemne, czyste w środku. Tutaj radio, sprawna klimatyzacja. Tutaj panelik cały pełny, tu potrafi nie być dosłownie nic, ale mam podgrzewane fotele i również auxa.
standardowo podgrzewana tylnia szyba. Zobaczcie, jak tutaj ładnie prezentuje się mieszek i te wszystkie tutaj plastiki nie są zdrapane. Dalej przechodzimy na lewą stronę. Spójrzcie, mój fotel w stanie idealnym. No i fotele też, jak widać, mają tutaj regulację góra-dół, więc każdy sobie wygodnie usiądzie. Proszę bardzo, tutaj też to się prezentuje bardzo ładnie. No i tutaj jeszcze, jak chciałem Wam powiedzieć, na zewnątrz składane automatycznie lusterka, ładnie się złożyły, automat od świateł, no bo tutaj ma również w tym miejscu czujnik, sterowanie radiem przy kierownicy, jak słychać, tempomat, to też nie w każdej było, no i oczywiście komputer pokładowy też nie był dostępny w każdej, to jest Ibis, no i ładna skórzana kierownica, naprawdę wnętrze mi się podoba i wygląda bardzo, bardzo to przyjemnie. A co do stylistyki, no wiadomo, bardzo fajne umiejscowione wskazówki tutaj od licznika, obydwie jak auty zgaszone leżą tak jak od prędkościomierza, wszystko w takich ale okrągłych tubach porobione w ramach okręgu, jak te nawiewy, tuby od liczników, no i oczywiście tutaj też te pokrętła, dosyć spójny stylistycznie, jakościowo to jest miękkie, fajnie jak widzicie, nie jest to najgorszy wiatr, tu już wiadomo, użyli troszeczkę tańszych plastików, ale nie ma się czego Seat powstydzić. Dobra, chyba to o wnętrzu tyle, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, macie pytania, to może być to komentarz lub mail, albo też moje media społecznościowe, takie jak Mavcar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co jest wystawione aktualnie, wbijcie na mavcarautomoto.pl i pamiętajcie, że każde auto jest opłacone, możecie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli tego auta nie macie jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę go dowieźć na lawecie. No i warto zawsze zapytać, czy nie mam jakiegoś danego samochodu podobnego, niewystawionego, bo może akurat ten film musi się sprzedać, a mogę mieć już coś następnego w zanadrzu, lub ewentualnie mogę Wam poszukać innego na zamówienie, jeżeli interesują Was pojazdy ode mnie. A teraz jeszcze tak przy okazji sobie dostrzegam, jak kogoś interesuje, auto ma nawet przednią szybę oryginalną, chociaż to przy tych rocznikach nie ma już znaczenia. To by było na tyle, pozdrawiam, cześć! We'll be right back.